Anna Czuryło urodziła się na początku lat 20. XX wieku w Ponikwie w województwie lwowskim jako córka Jana i Anieli. Miała trzy siostry i brata. Dzieciństwo i młodość spędziła w Brodach, gdzie ojciec posiadał duże gospodarstwo. Była harcerką, pamięta pogrzeb marszałka Piłsudskiego. Była w szkole wielka inscenizacja pogrzebu jego. W Brodach było cztery pułki wojska, to wie pani. To okno jak otwierałam, to wszystkie pieśni wojskowe znałam, jak szli na ćwiczenia. Pani Anna pamięta wybuch II wojny światowej i żegnanie wojsk. Dym tego kurzu unosił się aż ponad miastem. Ponad miastem. Strasznie żegnaliśmy ich. Pamiętam, miał prawosławny ksiądz kazanie i miał kazanie polskie. Nie zapomnę ich, jego słów. W głowie pani Anny utkwiły też obrazy bombardowania rodzinnej miejscowości. Rzucili bomby na szpital. 300 osób od razu, Czerwony Krzyż był, sobie wyobraża pan. 300 osób zostało, cmentarz był, lekarze, chorzy. W czasie II wojny światowej Annę Czuryło wraz z siostrą i matką Niemcy wywieźli do Urzejowic koło Przeworska, gdzie przebywała do końca wojny. Po wojnie wraz z rodziną przeprowadziła się do Polski. W 1950 roku wyszła za mąż za Olsztyniaka i zamieszkała w Olsztynie.